Fala panu, witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję jeszcze raz naszemu Bogu, że mogliśmy się tutaj wszyscy razem zgromadzić. Błogosławmy także tych wszystkich, którzy są nieobecni, którzy są na wyjazdach. Przede wszystkim módmy się do naszego Boga, że kiedy słyszymy Boże Słowo, to żeby ono wykonywało w nas, w nas pracę. Żeby to nie było tylko litera, ale przede wszystkim, żeby to był styl naszego życia. Dziękuję także no, mojemu Bogu, że mogę się tutaj kilkoma słowami z Wami podzielić. Chciałbym Was przywitać słowami z Księgi Hioba z 28 rozdziału, wersety od 20 do 28. Skąd więc pochodzi mądrość i gdzie jest sedno wiedzy? Zakryta dla oczu wszystkich, co żyją i ptakom podniebnym nieznana. Zagłada i śmierć oświadczają. Do naszych uszu doszedł głos jej sławy. Droga tam Bogu wiadoma. On tylko zna jej siedzibę. On krańce ziemi przenika, bo widzi wszystko, co jest pod niebem. Gdy wagę wiatru ustalał, wodą wiarę określał, wyznaczał prawo deszczowi i drogę błyskawicy gromów, wtedy ją widział i zmierzył w ten czas, zbadał ją dokładnie. A do człowieka powiedział, bojaś Boże, zaiste mądrością, roztropnością, zaś zła unikanie. Ja się całe życie zastanawiałem, właśnie co to znaczy być mądrym, co to znaczy, że ktoś jest mądry, że nie wiem, przeczytał mnóstwo książek, jest bardzo oczytany, nie wiem, ma duże doświadczenie. I właśnie kiedy trafiłem na ten fragment w Bożym Słowie, to to mi właśnie pokazało, że przede wszystkim mądrością jest bojaźń Boża, czyli unikanie grzechu, czyli posiadanie takiego samego stosunku do grzechu, jaki ma Bóg, a roztropnością jest unikanie tego wszystkiego. Bo kiedy zobaczymy paralelny fragment, że z Mateusza 16:26 Cóż powiem, za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat pozyskał, a na swej duszy szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Więc mądrością nie jest to, że ktoś może być właśnie oczytany, mieć jakieś umiejętności, ale przede wszystkim powinniśmy szukać tej mądrości bożej, tej bojaźni bożej, unikania grzechu i wchodzeniu w świętości codziennej i szukaniu naszego Pana w codziennych wyborach. Dziękuję Panu Bogu za to, za to słowo, że on mi to objawił. I szukajmy tej bojaźni Bożej codziennie i wdrażajmy ją w nasze życie. A tematem, który chciałbym się z Wami podzielić, to brzmi następująco: Pycha kontra pokora, co mieszka w Twoim sercu? Co różnie w świecie spotykamy ludzi, którzy reprezentują albo jeden pogląd, albo drugi. Albo są tacy, którzy wynoszą się przed innych, albo są tacy, którzy cicho można powiedzieć, siedzą w szeregu. Bosłownik podaje nam takie definicje obu tych pojęć, że pokora jest to cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uniżeniu własnej ograniczoności, niewywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. Z kolei pycha. Jest to pojęcie i postawa człowieka charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Niestety, kiedy się rozejrzymy wśród dzisiejszego świata, to mamy narzucony ten drugi pogląd, czyli pycha, czyli że wszędzie musimy się chwalić swoimi dokonaniami, wszędzie musimy się rozpychać łokciami po swoje, musimy się piąć po szczeblach, po szczeblach drabiny społecznej. I kiedy już osiągniemy, można powiedzieć, taki sukces w świecie, to możemy na tym szczycie powiedzieć: tak, osiągnąłem to dzięki własnym możliwościom. Jestem tutaj, gdzie jestem tylko i wyłącznie dzięki sobie. To może się rozbijać o wszystko. To może się rozbijać o jaki ładny dom zbudowałem, o jaki mam dobry samochód. Ludzie hełpią się tym wszystkim, jakby to była tak ich zasługa. Niestety, przykład pychy to nie jest coś, co zostało wynalezione w dzisiejszym świecie, ale niestety nawet w Bożym Słowie znajdziemy przykłady ludzi, którzy hełpili się tym, co mają, zamiast zawierzać to wszystko Bogu. W księdze Daniela w czwartym rozdziale od 25 wersetu czytamy takie słowa. Wszystko to spełniło się na królu Nabuchodonozorze. Po upływie dwunastu miesięcy, gdy przechadzał się na tarasie królewskiego pałacu w Babilonie, król odezwał się: Czy nie jest to wielki Babilon, który ja zbudowałem? Jako królewską siedzibę mojej potęgi i chwałę mojego majestatu? Nim król wypowiedział swoje słowo, padł głos z nieba. Otrzymujesz zapowiedź, królu Nabuchodonozorze. Panowanie cię odstąpiło, zostaniesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał wśród dzikich zwierząt i będą ci dawać jak wołą trawę na pokarm. Siedem okresów upłynie nad tobą, aż uznasz, że Najwyższy panuje nad Królestwem Ludzkim. Natychmiast wypełniła się zapowiedź na Nabuchodonozorze. Wypędzono go spośród ludzi, żywił się trawą jak woły, a rosa nie z nieba obmywała go. Włosy jego urosły jak pióra orła, paznokcie zaś jakiego jego pazury ptaka. Nabuchodonozor był wielkim królem, który za swoich czasów bardzo zwiększył zasięg Imperium Babilońskiego. Jego wiszące ogrody do tej pory są uznawane jako jeden z siedmiu cudów świata. Czy człowiek, który ma tak wysoką pozycję, który osiągnął tak wiele, może, być, może upaść i być upomniany przez Boga? Boże Słowo nam pokazuje, że oczywiście i, ta, i że tak. Uczucie pokory to było coś, czego temu królowi brakowało. Bo Bóg podejrzewał, by się przyznał do tego, co robił, tylko że On nie zawierzył tego wszystkiego Bogu, tylko zawierzył swoim możliwościom i powiedział: Tak, panie, to ja zrobiłem. To była moja wszystko zasługa. To wszystko, co tutaj wybudowałem, to jest dzieło moich rąk. I jak tutaj czytaliśmy, na kolana rzucił go w tak upokarzający sposób, że król nabuchodonza na pewno zapamiętał to na długi czas. Też w Księdze Przysłów, 16 rozdział, 18 werset czytamy: Duma zapowiada ruinę, duch wyniosły poprzedza upadek. Pewnie gdyby przykład klona Buchodonozora był jedyny, to nie byłoby to tak bardzo eksponowane, ten temat pychy. Ale niestety w Bożym Słowie jest o wiele więcej takich sytuacji. Ezechiela 28:1:3. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru. Tak mówi Pan Bóg, ponieważ serce Twe stało się wyniosłe, powiedziałeś, ja jestem Bogiem. Ja zasiadam na boskiej stolicy w sercu mórz, a przecież Ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, a rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Dalej, w szóstym i siódmym wersecie. Dlatego tak mówi Bóg. Ponieważ rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, oto dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców, najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi Twojej mądrości i zbezczeszczą Twój blask. Mamy tutaj analogiczny przykład, jak, jak u króla Nabuchodonozora. Wszystko przypisywał sobie, nic nie zawierzył Bogu, tylko wszelkie osiągnięcia zawierzył swoim umiejętnościom. Jeszcze jeden przykład z Ezechiela z 16 rozdziału 49 do 51 wersetu. Oto taka była wina siostry twojej Sodomy. Ona i jej córki odznaczały się wyniosłością, zachłannością i spokojną beztroską, ale nie wspierały biednego i nieszczęśliwego. Co więcej, uniosły się pychą, dopuszczały się wobec mnie tego, co jest obrzydliwością. Dlatego je odrzucałem, jak to widziałaś. Sodoma była miastem, które było tak do cna przeżarte grzechem, bo ono zapomniało Boga. Mieszkali tam ludzie, którzy przede wszystkim hołdowali tylko i wyłącznie swoim przyjemnościom. Oni tylko chcieli, żeby ich brzuch był napełniony, żeby ich przyjemności zostały zaspokojone. Nie martwili się tym, co było gdzieś indziej. Martwili się tylko, za, jak to się mówi potocznie, o swój brzuch. Od dobrobytu i nic nie robienia, zaczęli po prostu grzeszyć przeciwko Bogu jeszcze bardziej. To, co się tam potem działo, to przecież każdy wie, że właśnie z tej nudy, z tej właśnie próżności, z tej pychy, to oni zaczęli właśnie uprawiać homoseksualizm, kazirodztwo. Wszystkie te, wszystkie te zboczenia, o których słyszymy, to tam były. Co Bóg, co Bóg mógł zrobić w takiej sytuacji, kiedy miasto tak jawnie się od niego odwróciło? Kiedy po prostu pycha była na tak niespodziewanym poziomie, że nie pozostało Bogu nic innego jak tylko zniszczyć to miasto? Bo to jest taki prosty przykład, kiedy ktoś na przykład ma gangrenę w nodze, że jego noga no zaczyna ropieć, no to żeby się to nie rozprzestrzeniło na dalsze części ciała, no to trzeba tą nogę odciąć. Tak samo było tutaj z tym miastem Sodomy, że Bóg musiał zniszczyć Sodomę przez to, żeby ten grzech nie wylał się na inne miasta. Inny przykład odnośnie pychy. Ozeasza 7,10. Pycha Izraela świadczy przeciw niemu, lecz nie wracają do Pana Boga swego, mimo wszystkiego Jego nie szukają. Kiedy się właśnie czyta te wszystkie historie o Sodomie, o potopie, o tych wszystkich rzeczach, które Bóg zrobił, to ludzie, ludziom się wydaje, że Bogu, Bóg sobie to tak zrobił, bo chciał, że o, zniszczę sobie miasto bez powodu. A to nam się tylko wydaje, bo nasz Pan nigdy nie zrobił niczego, bo od tak. Bo akurat dzisiaj miałem takie widzimy się, żeby zniszczyć Sodomę. Nasz Bóg zawsze dawał ludziom szansę, żeby się chcieli nawrócić, żeby oni chcieli pokutować ze swojego życia. Zawsze, zawsze chciał, żeby przyszli do Niego. Nigdy zagłada na dane miasto bądź na danego człowieka nie przychodziła wcześniej, jeżeli Bóg nie zapowiedział tego przez swojego proroka. Tak jak czytamy w Księdze Amosa, trzeci rozdział, wersety 6b do 7. Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan nie uczyni niczego, nie objawiwszy, nie objawiwszy swojej tajemnicy sługą swoim prorokom. Więc to nigdy nie jest tak, jak nam się wydaje. Zawsze jest powód, dla którego Bóg zrobił, zniszczył dane miasto, bądź kogoś zabił. Kiedy Dniwa tonęła w Grzechu, Bóg wysłał Jonasza, by mówił do ludu. Kiedy była szansa dla Sodomy, Bóg ocalił Lota i jego rodzinę z miasta bezprawia. Bóg przez Mojżesze objawiał swoją wolę ludowi Izraela, a oni uparcie i pysznie nie chcieli jej się poddać. Zawsze mieli swoje rozwiązanie i zawsze narzekali na to, co Bóg dla nich zrobił. Zawsze Bóg daje szansę na zmianę swojego życia, ale niestety to od ludzi zależy, czy chcemy ją przyjąć, czy nie. Jaki jest właśnie nasz stosunek do sukcesów, kiedy odnosimy w naszym życiu? Komu wtedy dziękujemy? Jaka jest nasza postawa w sercu? In, z drugiej księgi Kronik też przeczytajmy dwa fragmenty. Jeden fragment. Rozdział 32, wersety 24-26. W owych dniach rozchorował się Ezachiasz śmiertelnie. Modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał cudowny znak. Ezachiasz jednak nie odwdzięczył się za wyświadczone dobrodziejstwo, ponieważ jego serce uniosło się pychą i dlatego zapłonął gniew Bożym nad nim, nad Judą i nad Jerozolimą. Pan w swojej dobroci uzdrowił Ezachiasza. Ale on nie dziękował Bogu i nie powiedział mu, niech tobie będzie chwała Boże, tylko uniósł się pychą i stwierdził okej. Okay. Tak jak tutaj Krzysiu mówił, że nieraz Bóg daje nam choroby, aby też sprawdzić naszą wiarę. A tu jednak dał Ezechiaszowi tą możliwość, że go uzdrowił, ale nie podziękował mu za to. Dlatego gniew Boga zapłonął nad nim. Też z Nowego Testamentu teraz przeczytajmy z Łukasza z 17 rozdziału, wersety 12-19. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widziany, że uzdro... widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Gdyby dzisiaj pewnie Jezus żył i by zrobił taką sytuację, to by wyglądało to niewiele lepiej. Miałby szczęście, gdyby jeden człowiek przyszedł do niego i podziękował mu: Boże, dziękuję ci za to, że mnie uzdrowiłeś. Bo ludzie bardzo łatwo zapominają, kiedy mają jakieś Choroby, jakieś złe rzeczy w życiu i Bóg to uzdrowi, to bardzo często zapominają, komu należy się chwała w całej tej sytuacji, a tylko i wyłącznie należy się Bogu. Ile razy wypowiadamy słowa pełne pychy, przypisując sobie zasługi Boga? Pierwsza Samuela 2.3. Nie mówcie więcej słów pełnych pychy z ust Waszych, niech nie wychodzą słowa wyniosłe, bo Pan jest Bogiem Wszechwiedzącym. Jeżeli my ludzie stajemy się pyszni i zachłanni, to stajemy się bogami we własnym życiu, ponieważ my wiemy, co jest dla nas dobre. My potrafimy sobie stwierdzić, że o, będę postępował tak i tak w życiu, bo tak mi się podoba. Nie potrzebujemy wtedy nikogo i niczego, bo wszystko potrafimy osiągnąć swoimi siłami. To jest arogancja. Przecież wiecie, że dzisiaj już są takie kościoły, nie ma potrzeby wymieniać ich z nazwy, ale oni już mówią, że ja jestem Jezusem, ja jestem Bogiem. Ja potrafię zrobić to, co Ty, ja potrafię robić te rzeczy, co Jezus. Przecież nawet jak spojrzymy na cały Kościół katolicki, to On nigdy nie stawia w swoim centrum Jezusa. Zawsze to są jacyś pośrednicy, zawsze to jest Maria, zawsze to jest ksiądz, biskup. Nigdy to nie jest powiedziane tak, że na przykład tak jak tutaj Damian czytał, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, tylko zawsze musisz wypełnić jakieś rzeczy dodatkowe. Zawsze musisz na przykład dać nam msze, zawsze musisz na przykład odpokutować na zasadzie pójść do spowiedzi do księdza. Nigdy nie jest tak, że mówią zwróć się do Jezusa, a Jezus ci pomoże. Już nawet doszli do takich absurdów, że mówią, że mogą Bogu rozkazywać, że mogą wymuszać na Bogu zrobienie czegoś. Jak nazwać to inaczej, jak nie pychą. Przecież jak czytaliśmy we wcześniejszych fragmentach, Bóg powiedział, przecież Ty jesteś człowiekiem, jak możesz mieć rozum równymi? Jeszcze już dzisiaj to jest już bardzo znany taki przykład, że już nie musisz nawet wierzyć, ważne żebyś był dobrym człowiekiem i to wystarczy. A przecież jak tu rozmawialiśmy, to Pismo, Pismo Święte mówi: "Na świecie nie ma ani jednego sprawiedliwego, który by czynił dobrze". Ludzie muszą się przy, zdać sobie sprawę z tego, że Bóg nigdy nie przyzna się do postawy, która prowadzi do uwielbienia kogoś innego w ich sercu niż on sam. Jeśli w naszym sercu na pierwszym miejscu nie jest Bóg, to zawsze jest pycha i bunt z naszej strony, i Bóg nie przyłoży do tego ręki. Ale te wszystkie rzeczy, fajnie jak dotyczą świata, bo można powiedzieć, że my już nie jesteśmy z tego świata. Ale nawet nam, chrześcijanom, zdarzają się momenty pychy, kiedy uważamy, że jesteśmy, można powiedzieć, lepsi od innych. W Łukasza w 18, 18 rozdziale wersety 9 do 14 czytamy takie słowa. Opowiedział też niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a inni gardzili tę, gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Zachowuję post dwa razy dziennie, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam, a celnik stał z daleka i nie śmiał oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w pierś, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Mamy tutaj pokazane dwie dobitne postawy serca, jakie mogą, repre jak, jak, jakie mogą być reprezentowane przez ludzi. Z jednej strony można powiedzieć, że Faryzeusz robił te wszystkie rzeczy, które z pozorów były dobre, bo dawał dziesięcinę, modlił się, tylko że to było wszystko zewnętrzne. Jego serce było do cna właśnie zniszczone, pyszne, przez to, że potrafił się wywyższać ponad innych ludzi i powiedzieć, że dobrze, że jestem odcięty od nich, nie, już nie muszę się nimi interesować. Przecież to nawet Jezus mówił do Faryzeuszy, że wy z zewnątrz tylko misę obmywacie, a wasze środki są zepsute. Któż z nas braci chociaż raz nie miał myśli jak ten faryzeusz, że patrząc na taplający się w grzechu świat, łatwo jest mówić, że się jest lepszym od innych, bo nie palę, nie piję, nie zdradzam żony, chodzę na nabożeństwa, śpiewam pieśni, modlę się, daję dziesięcinę, robię te wszystkie rzeczy, które można powiedzieć są dobre. Ale czy to wszystko wynika z twojego serca, czy dlatego, że tak trzeba robić? To są te rzeczy, które wymieniłem, to są grzechy, z których każdy zdaje sobie sprawę. A co z tymi, których nie uważamy za grzech, a są nimi? Bo wszystko jest ładnie, pięknie, kiedy na przykład potrafimy powiedzieć komuś, że zobacz, ten to grzeszy, ten to robi tamte rzeczy, a czemu on tak się ubrał, a czemu coś. Ale najgorzej, kiedy właśnie ktoś przyjdzie do nas i nas upomnieć. Wtedy dopiero zaczyna się zabawa, bo mówimy, jak ty możesz mi zwracać uwagę? Kim ty w ogóle jesteś, że mnie pouczasz? Przecież to, co robię, nie jest grzechem, więc o co ci chodzi? Nawet dochodzimy do takich sytuacji, że ludzie nie chcą być członkami danej społeczności chrześcijańskiej, bo wtedy nie ma, nikt nie ma możliwości ich krytykować. Nikt nie ma prawa powiedzieć właśnie i powiedzieć tych słów, że zobacz co ty robisz. A mówię o tym sam, bo całe życie się z tym zmagałem, że od zawsze miałem problem z czymś takim jak przyjmowanie krytyki. I nie mówię tutaj właśnie o rzucaniu wyzwi, że ktoś poczedł i powiedział: Ty jesteś głupi, ty jesteś taki. Mówimy tutaj o konstruktywnej krytyce, kiedy ktoś przyjdzie i cię napomni, bo robisz konkretnie w danej rzeczy źle. Powiedz ci: robisz to źle, tamto źle. Jednak nawet dla mnie taka konstruktywna krytyka to zawsze uważałem coś takiego za atak, że zawsze ktoś przychodzi i czepia się mnie. Dlaczego on w ogóle do mnie podchodzi? Już człowiek po czymś takim nie chciał próbować, a przecież to było dobre ze strony tej osoby, że przyszedł i napomniał mnie. Unosiłem się pychem, bo wiedziałem, że lepiej, mimo tego, że było absolutnie odwrotnie. Cały czas nad tym pracuję i mam tylko szczerą wiarę w to, że Bóg pomoże mi we właściwym momencie i w swojej łaskawości się z tym problemem uporać. Konstruktywna krytyka nie jest niczym złym. Powinniśmy raczej dziękować bratu za wskazanie nam tego, co robimy niewłaściwie. Chociaż wiem, że słowa to jedno, a czyny to drugie. Jeżeli ktoś się zmaga z podobnym problemem, to pozostaje nam tylko modlić się do naszego Boga, aby dawał nam cierpliwość i takie sytuacje, abyśmy mogli nad tymi rzeczami pracować. Przecież nawet Pismo mówi: Mateusza 18:15. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz brata swego. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na sobie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Nie unośmy się pychą, gdy ktoś ze współbraci lub nawet ludzi ze świata chce nam powiedzieć coś na nasz temat. Bo Bóg nawet się nieraz niewierzącym może posłużyć, żeby nam pokazać, co robimy w naszym życiu nie tak. Każdy z nas powinien raczej postawić na postawę tej drugiej osoby z tej przypowieści. Celnik miał świadomość swojej grzeszności i w pokorze składał modlitwę do Pana o łaskę. Do każdego z nas, do każdego prawdziwie oddanego Bogu człowiekowi, Bóg, Pan zapukał kiedyś do, nas, do naszych serc i my odpowiedzieliśmy na to wołanie. Uczynił nas nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie. Tak jak też czytałem na początku, nie mamy nic, co byśmy mogli Bogu naszemu dać. Nie możemy mu żadnych ofiar składać, bo to jest niewystarczające i też obrzydliwe dla Pana. Mamy przede wszystkim głosić nadzieję innym ludziom, aby poznawali dobrą nawinę o naszym, o naszym zbawicielu. Jedyne, czym możemy się chwalić wśród świata, to to, co, co Bóg dla nas zrobił i z czego nas wyrwał. Przeczytajmy znany fragment. Efezjan 2:8-9. Łaską, czyli niezasłużoną przychylnością, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od Was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Głośmy naszego Pana, a nie upajajmy się, że jesteśmy lepsi od ludzi ze świata. Gdyby nie Bóg, ginęlibyśmy tak jak ci ludzie. Głośmy światu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Głośmy im, że giną, głośmy im, że idą na zatracenie i jedyny ratunek jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Pokora to jest także chodzenie w uniżeniu przed naszym Bogiem i bycie przygotowanym na wszystko, co nas Pan dla nas przygotował. Taką kiedyś anegdotę słyszałem. Po pokazaniu w jakimś kościele do pastora podeszła pewna dziewczyna, pani i powiedziała, ale pastorze, dobre kazanie powiedziałaś. Mówi, ile je przygotowałeś? Mówi, no jakieś 30 lat. Nasze doświadczenia kształtują się pod wpływem pokory i stosunku do sytuacji, które przygotował dla nas Bóg. Skoro mieliśmy przykłady pychy w piśmie, to zobaczmy przykłady pokory, które, o których Biblia mówi. Hioba 1.1.3. Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. Miał siedmiu synów i trzy córki. Majętność jego stanowiło 7 tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, 500 jarzm wołów, 500 oślic oraz wielką liczbę służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi ze wschodu. Znamy historię Hioba. Bogaty człowiek, które swoje bogactwo zawdzięczał Bogu o którym nawet sam Bóg złożył świadectwo, bo powiedział, bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny unikający grzechu jak on. Jednak dla szatana to wszystko było niewiarygodne, bo on powiedział do Boga, zobacz, zabierz mu wszystko, to cię przeklnie. Nie będziemy tutaj czytać całej tej historii, ale streszczenie w Hioba 114 19 to pokrótce brzmi tak, że na Hioba przyszła wielka zaraza, i wydarzyły się następujące rzeczy: porwanie właśnie osłów i wołów, pozabijanie jego sług, wytracenie przez ogień z nieba owiec i reszty sług, strata dzieci przez szaloną wichurę. Kiedy czytaliśmy wcześniej to widzieliśmy, jak bogaty był chliop ile miał majętności. Na dzisiejsze czasy to były ogromne po prostu pokłady zarówno zwierząt, jak i majętności, nawet bardzo dużo dzieci miał jak na dzisiejsze czasy. Więc Coś takiego Hiob na pewno musiał odczuć bardzo boleśnie. Już nie ma nawet określeń na to, kiedy właśnie stracił wszystkie swoje dzieci, bo nie ma nawet określenia na to, kiedy rodzic straci swoje dziecko. I to był dobry moment, żeby Hiob powiedział: Boże, dlaczego wszystko to zrobiłeś? Czemu, czemu to mnie spotkało? A Hiob powiedział następujące rzeczy: Pierwszy rozdział, 20-22 werset. Hiob wstał, wstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan, zabrał Pan, niech będzie błogosławione imię Pańskie. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Pomimo osiągniętego statusu i pomimo tego, co Chioba spotkało, nigdy nie zapomniał, komu to wszystko zawdzięcza. Czy cierpiał niedostatek, czy miał obfitość, nigdy nie uniósł się pychom i nie powiedział na Boga złego słowa. Nie uniósł się pychą na złą sytuację, lecz z pokorą przyjął to, co go spotkało. W Księdze Przysłów, 18 rozdział, 12 werset: Przed upadkiem serce ludzkie się wynosi, lecz pokora poprzedza szacunek. Jeszcze jeden fragment chciałbym Wam pokazać, też męża, który miał, był w podobnej sytuacji, męża Bożego, że Starego Przymierza. Abraham był bardzo pobożnym człowiekiem, który także chodził Bożymi drogami i tego samego chciał nauczyć swego syna Izaaka. Lecz pewnego dnia Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rodzaju 22, drugi werset. Bóg powiedział, weź Twego jedynego syna, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam go złóż w ofierze na jednym z pagórków, który Ci wskaże. Wyobraźcie sobie, każdy z nas tutaj zgromadzony, gdyby Bóg powiedział do nas taką rzecz. Każdy, kto ma dzieci, wnuki, to sobie zdaje sprawy w ogóle z absurdalności tego założenia. To by było tak, jakby sam mam córkę, to Bóg by powiedział tak, Max, weź Stasie idź tam na jakiś pagórek i ją złoż w ofierze. To uwierzcie mi, że to, są pytania, to, są, to jest coś takiego, co waży tonę i nikt prawdopodobnie nie potrafiłby zrobić tak jak Abraham. Nie protestować, nie spierać się z Bogiem, nie mówić dlaczego to zrobił, nie próbować nic od Niego wytargować, nie powiedzieć czemu akurat ja Przecież to jest dla mnie za ciężkie i nie potrafię tak zrobić, czego ty w ogóle, Boże, ode mnie żądasz. Abraham był zdecydowany, by to zrobić o to, co go Bóg prosił. I już miał to zrobić, kiedy w ostatniej chwili jego rękę powstrzymał Anioł. I tak czytamy dalej. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznaję, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Postawa zarówno Hioba i Abrahama wskazują na pokorę tych mężów bożych, a także ilustruje ich wiarę, która nie była tylko wiarą teoretyczną. To nie było tak, że oni tylko słowami wyznawali: Panie, jesteś moim Bogiem, dziękuję Ci wszystko. Ale właśnie kiedy Bóg ich rzucił na kolana, to właśnie wtedy ich wiara była sprawdzona. Czy w chwili trudności potrafimy schować pychę i dumę do kieszeni, chwaląc Boga i mówić: Niech Twoja wola się dzieje? Nie wiem, jak wy, ale ja się ciągle tego uczę. Wiecie, co nas Pan Jezus Chrystus mówił o swoim życiu. Mateusza 11.29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Kiedyś pewna mądra osoba powiedziała mi taką rzecz, że nasz Pan Jezus Chrystus składał się z trzech elementów pokora, pokora i pokora. Widząc, w jaki sposób żył na kartach Biblii, to trzeba powiedzieć, że to jest absolutna prawda. Nasz Pan Jezus Chrystus był Bogiem, a jednocześnie ogołocił się z tej boskości, by żyć jak człowiek nigdy nie zgrzeszył, nie wywyższał się ponad innych, a nawet kiedy czynił cuda to zawsze mówił, że to jest od ojca w niebie. Mimo że był chodzącą doskonałością jedyną na świecie, to nigdy się tym nie hełpił. Mateusza 19, 16, 17. A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał. Nauczycielu, o co dobrego, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? odpowiedział mnie mu nie pytasz o dobro jeden jest tylko dobry Bóg. Dalszy fragment Mateusza 22:16 b nauczycielu wiemy że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie prawdzie na nikim ci nie zależy bo nie oglądasz się na osobę ludzką kiedyby się czytało ten fragment tak można powiedzieć z biegu to by ktoś mógł powiedzieć ha Jezus się wynosi ponad innych ludzi bo właśnie się na nich nie ogląda ma się za lepszego od innych Najśmieszniejsze, że Jezus był lepszy od innych, a mimo to nie obnosił się z tym. Jezus nie oglądał się na nikomu nikogo, bo każdemu głosił Królestwo Boże. Nieważne kim był ten człowiek. Mówił on tym ludziom o upamiętaniu i zmianie swojego życia. Jednak mówiąc to wszystko, zawsze, i zawsze wskazywał na swojego ojca w niebie. On i ojciec byli jedno, Jezus czynił wszystko z woli ojca. Jana 5.19B właśnie to potwierdza. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi ojca czyniącego, albowiem to samo, co on czyni, podobnie i syn czyni. To jest podobne to, co właśnie Damian nam tutaj przeczytał. Doszedłem też do takiego wniosku, że wiecie, po czym się rozpoznaje właśnie wielkich mężów Bożych, bądź ludzi, którzy chodzą za Bogiem? Że oni nigdy, jeżeli nawet odniosą sukces, mają Bogim po Bogosławie w życiu, to oni nigdy nie powiedzą, że to jest ich zasługa. Oni zawsze powiedzą, Bóg obdarował mnie, dziękuję mu za to z całego serca. Czy Bóg daje im zwycięstwo, czy Bóg im daje ciężką sytuację w życiu? Zawsze wskazują na naszego Pana. Jest taką pieśń, którą śpiewamy: choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, czyżby warto staczać życia bój? No właśnie, gdybyśmy nie mieli Pana, to czy warto byłoby tak naprawdę dążyć do tych wszystkich rzeczy ze świata? Skoro tak jak czytaliśmy, że ponieślibyśmy, ponieślibyśmy szkodę na naszej duszy? Nawet apostołowie, kiedy po zmartwychwstaniu i nauczaniu w imieniu Jezusa urośli w oczach ludzi, lecz pomimo tego nie obrośli w pychę i wyniosłość. Dzieje apostolskie 10, 25, 26. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami, Wstania, ja też jestem człowiekiem. Dzisiaj to się właśnie nawet chociażby w kościele katolickim widzi: całowanie pierścieni, klękanie, plęka, klękanie przed księżmi. Wszystkie te rzeczy, do których człowiek tak naprawdę nie jest godzien, bo jedyny pokój, który się należy, to jest tylko i wyłącznie naszemu Panu. Powinniśmy zginać kolana i modlić się do naszego Boga. Jest jeszcze druga rzecz odnośnie, skromności, odnośnie pokory. Musimy się także wystrzegać fałszywej skromności, ponieważ to też może prowadzić do pychy. Jeżeli zrobimy coś dobrze i ktoś nas pochwali, to nie umniejszajmy się w zasługach i mówimy: "No, przestań, po co to mówisz?". Powiedzmy: "Dziękuję, Bóg dał" i róbmy dalej swoje. I to jest też podobny przykład, co miałem całe życie, bo zawsze myślałem, że nie jestem dostatecznie w czymś dobry, że nawet jeżeli ktoś mnie pochwali, bo coś zrobiłem, to zawsze myślałem, że on to robi z litości, że po prostu żeby mi nie było przykro. Zawsze miałem przeświadczenie takie, że cokolwiek bym zrobił, to nigdy to nie zasługiwało właśnie na pochwałę. Jednak Bóg jest dobry. Przez moją żonę, przez rozmowy z nią, przez też Jego Bożą obecność, poka pokazuje mi, że potrafię zrobić pewne rzeczy, które są dobre i nie muszę się w nich umniejszać, ani uważać, że ktoś chwali mnie z litości. Mogę dziękować mojemu Bogu, żeby właśnie wypełniał te luki, które mam, pokazywał mi też tą drogę, którą powinienem pójść. I też pokazywać mi rzeczy, które powinienem zrobić. Myśl dzisiejszego świata jest taka, że kiedy ktoś jest pokorny, to jesteś słaby, bo właśnie nie rozpychasz się łokciami, nie idziesz właśnie do, ostro po swoje. Jak to się ma do wyrażenia tego, że Bóg daje nam wszystko, co potrzebujemy, a nie to, czego chcemy? Ciągle mówią ludzie, że jak się ustawię, to będę miał samochód, będę miał luksusowe wczasy. A w jakim celu potrzebujesz tych wszystkich rzeczy? Na chwałę Boga, czy dla swoich wygód? Co jesteś w stanie właśnie poświęcić do tego, żeby te wszystkie rzeczy, że świata, dostać? W Księdze Przysłów też bardzo, bardzo mądre słowa czytamy. Lepiej mieć mało z prawością, niż wielkie zyski z bezprawia. Wolę mieć mało z Bogiem przy boku, niż dorobić się fortuny i zawdzięczać ją sobie. Nasz Pan Jezus Chrystus, pomimo tego, że był Bogiem, potrafił się uniżyć i chociażby, kiedy mamy przykład mycia. Nóg apostołów. Tradycja nakazywała wtedy, aby to najmłodszy członek zawsze my, członek zgromadzenia mył nogi wszystkim innym. Ale jednak on w tym momencie nie kwapił się do tego zadania. Jezus nie beształ tego człowieka, nie wybierał, kto ma to zrobić, nie urządzał jakiś awantur z tego powodu. Po prostu przepasał się ręcznikiem i zaczął myć nogi uczniom. Można powiedzieć, że został ten najmłodszy zawstydzony. Oczywiście dzisiaj się już nie praktykuje takich rzeczy, ale można tutaj wstawić coś innego. Już są ludzie, którzy na przykład nie przyjadę do jakiegoś małego zboru, bo nie dadzą mi tyle pieniędzy, ile trzeba, a już jak przyjadę, to najlepiej, żeby był pięciogwiazdkowy hotel, bo no, muszę mieć jakieś wygody, tak? A już jak powiedzą, że za darmo mam przyjechać, to już tragedia. Czy my ludzie potrafimy unierzyć się zarówno przed Bogiem, a nawet przed ludźmi? Czy potrafimy wtedy zwalczyć bunt w naszym sercu, który woła: Nie zrobię tego. Dlaczego ja? Bo umówmy się, że zawsze jest taka pierwsza nasza postawa, kiedy Bóg do nas mówi, kiedy przeczytamy coś w Bożym słowie, kiedy Bóg do nas mówi, to bardzo mało ludzi ma taką postawę jak Abraham, która mówi, że dobrze Boże zrobię to. Bez dyskusji, bez jakiegoś negowania. Tylko zawsze na pierwszym miejscu jest takie, ale czemu mam to zrobić? Ale czemu? Dlaczego, Panie? No co ty ode mnie jeszcze chcesz? Uczmy się takiej pokory, jaką właśnie miał Abraham w historii ze swoim synem. Dużo rzeczy w naszym dzie życiu dzieje się właśnie przez nieposłuszeństwo i pychę, bo przecież wiemy lepiej. Mamy lepszy plan na nasze życie od Boga. A nasz Pan przede wszystkim chce pokory abyśmy potrafili uniżyć się przed nim. Bardzo łatwo jest zobaczyć naszą pokorę, kiedy przychodzą trudności w naszym życiu. Kiedy właśnie te wszystkie rzeczy na ludzki rozum są nie do zrobienia. Kiedy też właśnie jak tutaj też Krzysiu paroma słowami się podzielił, że na, ludz, na, na, na ludzki sposób jest to niewykonalne, że nie widzimy wyjścia z jakiejś sytuacji. Ale wiecie co, że nawet pod wpływem swojego życia widzę, że do tych najtrudniejszych rzeczy, do których człowiek powie dobrze, Boże, zrobię to, to Bóg się najwięcej przyznaje. A dużo razy my, ludzie w życiu, szukamy wymówek, czemu czegoś nie zrobić. Że chociażby nie wiem, ile rzeczy nam sprzyjało, to zawsze, zawsze powiemy nie mogę, bo nie chcę, bo coś tam. Miejmy pokorę w naszych sercach przede wszystkim, zarówno czy mamy dostatek, jak i niedostatek. Abyśmy potrafili powiedzieć, tak jak Paweł w liście do Filipian: Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku. Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: być sytym i głód cierpieć, korzystać z obfitości i dostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia człowieku, nie? Tak to jest napisane nie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, to jest Jezusie Chrystusie. Czy mamy bogactwa, czy cierpimy głód, czy mamy jakąś biedę, czy mamy ciężkie sytuacje w życiu. Zawsze przede wszystkim musimy mieć naszego Pana i Zbawiciela przed oczami, bo On nas nigdy nie zostawi, jeżeli będziemy Mu wierni. Nie we mnie, nie w bogactwa, ale w naszym Panu radujmy się. Bo nasz Pan pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Zabiegajmy o tą pokorę, zabiegajmy o to uniżenie przed naszym Panem każdego dnia, w każdej sytuacji. Choćbyśmy, nie wie, choćbyśmy mówili, że to jest ciężkie, trudne, to właśnie do takich rzeczy Bóg najwięcej się przyznaje i przykłada rękę. Na koniec chciałbym się pomodlić, że Panie, aby te słowa nas ożywiały, abyśmy potrafili właśnie pokornie przyjmować to, co dla nas przygotowałeś. Abyśmy pokornie chcieli spełniać Twoją wolę, żeby to nie była tylko litera, ale przede wszystkim styl naszego życia, Panie. Abyśmy potrafili uniżyć się przed Tobą, że to, czego od nas żądasz, żebyśmy potrafili to wykonać. Panie, zmieniaj nasze serca. Zmieniaj nasze serca z kamiennych w mięsiste. Żeby Twoja wola objawiała się w naszym życiu, Panie. Cokolwiek byśmy mieli, czy byśmy mieli mało, czy byśmy mieli dużo, Abyśmy zawsze zawierzali Tobie. Aby było tak jak Hiob powiedział, Pan dał, Pan wziął, Niech będzie wywyższone imię Pana. Niech Bóg was wszystkich błogosławi w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.